droga jednokierunkowa i prosta jak marzenie, potem światło czerwone, stop jak ostrzeżenie i wjechałem na rondo, wielkie jak Bełchatów, na nim tłok był ogromny, ale ja miałem atut, auto nowe, bak pełny, ABS, wspomaganie nacisnąłem na pedał, ale na powitanie zamigotał radiowóz i na poboczu drogi zapłaciłem frycowe, usłyszałem przestrogi i włączyłem się do ruchu, no bo tak mi nakazano, szybkość już kontrolowałem, bo choć było wcześnie rano, wszędzie mnóstwo policji, zakazy wjazdu, a ja bardzo się spieszę, ja jadę do ujazdu, ciągle krążę i brak kierunkowskazów, ale nie brak na pewno nakazów i zakazów, są zakazy postoju i już mnie łapią skurcze, dziesiąte robią koło i w brzuchu mi burczy, już minęło południe i poczułem się ospale i przeleciał koło mnie ambulans na sygnale, za nim pędził karawan, czarny i lśniący, otworzyłem okienko, pytam obok kierowcy, czy pan wie, co się stało, czy był jakiś wypadek, ten karawan pogrzebowy to chyba nie przypadek, czemu krążymy wszyscy jak na wybiegu, czy pan wie, kolego, jak wydostać się z obiegu, spojrzał na mnie spod łba, mówi, krążymy, a co w tym złego, ja nie widzę tu bynajmniej nic nadzwyczajnego, klient za nie mógł pewnie i tamował ruch, a nie pomogli mu w karetce i uleciał z niego duch. Myślę, to niemożliwe, zasięgnę języka, musi być jakieś wyjście z diabelskiego tyglika, przegapiłem zjazd pewnie 10 razy z rzędu, a ja bardzo się spieszę, ja jadę do urzędu, zatrzymałem się na ciągłej, zatrąbiły klaksony, warknął wnet funkcjonariusz, pan jest chyba nawalony, proszę o dokumenty, proszę nie dyskutować, dałem w łapę banknocik, odjechałem kołować. Tuż przed zmierzchem w konspiracji o wolność walczę, na przystanek namawiam faceta w betoniarce, ale na nic się zdały moje wysiłki, wiedz to, w odpowiedzi usłyszałem, panie, nie się robi beton. A po zachodzie słońca nadciągnęły czarne chmury i chlusnęło z nieba jak z ogromnej dziury i poczułem, że więcej nie pociągnę na ambicji. Zatrzymałem się więc przy posterunku policji i na chwiejnych nogach i o drżącym głosie mówię, panie władzo, ja zasłabłem w tym chaosie, nie dam rady krążyć więcej, chyba mam już jakiś uraz. A on na to, pan poczeka, zadzwonimy.